Zegarka Janusza Palicota, który został wylicytowany za rekordową sumę, a jaką to powie Pan Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry, Pan Procwiedem. Otrzymaliśmy zegarek od Pana Palicota 4 miesiące temu. Został zlicytowany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za kwotę 16 tysięcy złotych przez oto tego Pana. Dlatego chciałbym... Dziękuję od razu. Ja to naprawdę wspaniały dar z Pana strony. Jest bardzo, jestem strasznie dumny, że Pan taką dużą cenę wylicytował. No, całym sercem jestem jakby wdzięczny za to, co Pan zrobił, że mogło to pomóc orkiestrze. Dopóki ja go używałem, nie zawodzi. Znaczy nie czuł się, działał, chodzi, mam nadzieję, że tak będzie. Długo go nie używałem, tylko rok czasu, więc nie jest użyty. I mam nadzieję, że będzie Panu tak samo dobrze służył jak i mi. Bardzo proszę. Ja dziękuję. Za to z takim małym certyfikatem. Super, wielkie dzięki. A zegarek będzie dla syna mojego, który się niedawno urodził i tak pomyślałem, że będzie fajny prezent. Jak będzie miał 18 lat, może kiedyś wstąpi do partii przywódczej, już wtedy może zobaczyć. Pan mi powiedział, że urodził się tego samego dnia i miesiąca, co ja. I to był jeden z powodów jego decyzji. Różne są powody, wszystkie są ważne. Kilka się pozbierało. Jeśli powodują, że właśnie robi się coś tak szlachetnego. Ja się bardzo cieszę. To najwyższa wartość, ja już kilka razy przekazywałem różne rzeczy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pamiętacie Państwo, legitymację poselską rok wcześniej przekazałem. Nawet ona nie uzyskała takiej ceny, jak ten właśnie zegarek. Zegarek nie tylko cenny, ale także z duszą, co bardzo ważne, i z historią. To do Pańskim, miło mi. Ponieważ chciałem coś zrobić dla dzieciaków, jeżeli można połączyć przyjemny z pożytecznym, to będzie to prezent dla mojego syna. Tak jak wcześniej Pan Janusz powiedział, jesteśmy z tego samego dnia i miesiąca, więc kilka czynników na to wpłynęło i postanowiłem wylicytować ten zegarek, a nie inne przedmioty, które tam były. A Pan jest członkiem ruchu Palicota? Nie jestem członkiem. W wielu rzeczach popieram ruch Palicota, jestem bezpartyjny, jeżeli o to chodzi, ale jestem przedsiębiorcą tak jak Pan Janusz i tyle. Tutaj nie ma żadnych podtekstów politycznych, bardziej sentymentalne jakieś. Po prostu, żeby było coś dla dzieciaków, a nie wrzucić to bezdusznie do puszki, tylko żeby to jakoś było inaczej nagłośnione. Może ktoś inny w przyszłym roku wylicytuje za większe pieniądze rzecz, którą dla Pan Janu, żeby mnie przebić. Zawsze to nakręca, nie? Może Pan pokazać do kamery? Tak, proszę. Ci do podtrzymania. Prawie jak na bimbocie. Tak. Oczywiście to był zegarek, którego ja po raz pierwszy tak użyłem publicznie w tej kampanii z lutego 2011 roku, czyli z samego początku naszej takiej aktywności marketingowej, no właśnie z takim pierwszym raz użytym hasłem Nowoczesne Państwo, które się wtedy pojawiło na tych plakatach. No i od tamtego czasu się stał jakoś takim znakiem rozpoznawczym też dla ruchu Palicota. Panie Przewodniczący, jeszcze w kwietniu Platforma zapowiada skierowanie do laski marszałkowskiej projektu ustawy. Nie sądzi Pan, że to jest trochę podkradanie pomysłu ruchowi Palicota? No myśmy złożyli projekt in vitro jeszcze w zeszłym roku. To był jeden z pierwszych trzech, czterech projektów, które skierowaliśmy do Pani Marszałkini Kopacz. Rzeczywiście czekał 4-5 miesięcy, aż Platforma złoży swój. Przypomnę, że Platforma całą poprzednią kadencję, przez 4 lata, nie mogła urodzić tego projektu. Ja też wciąż nie wiem, jaki to ten projekt będzie, bo były przynajmniej dwa, pani Kida Wybońskiej i ministra Gowina, ale też się mówiło o jakimś kompromisowym pomiędzy jednym i drugim, więc nie wiem w końcu, co za projekt będzie. Ale powiem tak, wszystko jedno. Podkradanie, niepodkradanie, czy projekt Platformy, czy nasz, czy jakikolwiek inny, w słusznej sprawie, my i tak będziemy popierali, nie mając pretensji o to, wolałbym, żeby to był nasz projekt, to było bardziej uczciwie i tak dalej. Polityka nie jest miejscem, w którym się tak postępuje, więc mnie cieszy, że sprawa będzie załatwiona. Jeśli ten projekt będzie w miarę zbliżony do tego naszego, to my go poprzemy i niech już tak będzie, że to jest projekt Platformy. Ważne, żeby się dzieci rodziły tą metodą. Znaczy, ja w ogóle widzę, że jest jakaś wielka
obejmujące wszystkie partie polityczne próba zabierania różnych pomysłów ruchu Palikota. My tylko ogłosili, że jeździmy po Polsce. Ja tutaj jestem u Państwa dzisiaj w Elblągu, w Braniewie i w Trójmieście w ramach takiego projektu 400 spotkań przed 1 maja, gdzie przedstawiamy zarysy czegoś, co nazywamy korektą kapitalizmu. Opowiadamy o tym, na czym to naszym zdaniem ma polegać. Jak tylko zapowiedzieliśmy w styczniu, że zrobimy taką tą, to zaraz Solidarna Polska zechciała jeździć. Teraz właśnie PiS się do tego dodaje. No dobrze, bo dzięki temu oczywiście wyborami politycznymi. To samo pan pytał przed chwilą o in vitro, czy o szereg innych projektów, które zgłaszamy. Trybunał Stanu dla Ziobry zgłosiliśmy jako pierwsi. Zaraz później Platforma zapowiedziała, że złoży swój i SLD, że złoży też swój projekt. To znaczy, że potrafimy jakoś ożywiać tą polską politykę i znów nie mam pretensji. Bardzo dobrze, że inni naśladują dobre rozwiązania. Ja uważam, że w ogóle gdyby zmienić system finansowania partii politycznych, a przypomnę, że wciąż 6 miesięcy po wyborach nie dostaliśmy złotówki dotacji, złotówki subwencji, ani jednego kredytu. 20 kilka banków w Polsce bało się udzielić nam kredyt, mimo że finansuje się wszystkie inne partie polityczne. Dajemy sobie mimo wszystko jakoś radę. I tyle tylko, że uważam, że gdyby była sytuacja taka, że to właśnie obywatele mogą odpisać, tak jak dyskutujemy w tej chwili o opisach dla Kościoła, odpisać na partie polityczne, a nie jest dotacja z budżetu, to politycy by jeździli cały rok, żeby namówić ludzi do tych właśnie odpisów. I to moim zdaniem jest droga, którą wcześniej czy później musimy pójść. Tak samo jak finansowanie Kościoła, finansowanie partii politycznych powinno być decyzją obywateli. Moim zdaniem PiS jest martwy, Jarosław Kaczyński jest martwy. Mówię to w cudzysłowie oczywiście, bo wiadomo, że żyje, porusza się, mówi czasami nawet, czy go pokazuje w telewizji, ale to jest człowiek martwy. To jest takie pudło rezonansowe. Tam nie ma energii prawdziwej diagnozy, prawdziwego pulsu społecznego. To są powtarzane te same schematy i formuły, których on używa od lat. I to się czuje, także w tej debacie dotyczącej referendum było widać, że to jest sztuczne u niego. Prawdziwym moim zdaniem przyszłym liderem prawicy jest Ziobro. Ze wszystkimi jego wadami i zagrożeniami, jakie niesie dla demokracji. To jest kwestia, powiedzmy, bardziej czasu biologicznego niż politycznego, czy Ziobro zastąpi Kaczyńskiego.